W Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym Repty lekarze mogą kontaktować się z pacjentami w stanie śpiączki. Pomaga w tym CyberOko. Co to takiego i jak działa? Sprawdzał Paweł Jędrusik. Brzmi nieco jak science fiction, ale to prawda. To pan Karol, który jest pacjentem Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego Repty. W rehabilitacji pomaga mu to urządzenie, CyberOko. Ma ono interfejs wzrokowy, który wykorzystuje tzw. eye tracking, śledzi wzrok. Bardzo często osoba taka jak Karol, która nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, nie mówi, nie je, nie ma kontaktu ruchowego z nim żadnego. To dzięki temu, że wprowadzamy system CI, dowiadujemy się, że pacjent ma pokłady świadomości. Bardzo często taki pacjent jest diagnozowany błędnie jako osoba w stanie wegetatywnym, czyli bez świadomości. A dzięki CyberOku można pacjenta zapytać na przykład jak się czuje lub zadać proste pytania wymagające odpowiedzi tak lub nie. Chory może więc za pomocą specjalnych piktogramów bądź wirtualnej klawiatury odpowiadać na zadawane pytania, a nawet wyrażać swoje potrzeby. Staramy się zawsze wprowadzić pacjenta, bo na oddziale śpiączkowym też pracujemy tak, że cokolwiek zrobimy, najpierw pacjentowi mówimy, tak? Teraz dotknę, teraz pokażę, teraz coś przyniosę, więc jest ekran, przysuwamy ten ekran do pacjenta i mówimy mu, tak? Że to jest ekran, na którym będziemy pracować, mówimy pacjentowi, że prosimy go, żeby popatrzył. Czasami jest tak, że na początku tylko zapoznajemy pacjenta ze sprzętem, natomiast potem, kiedy pacjent jest już gotowy, to prosimy na przykład, żeby popatrzył na jakiś element, który znajduje się na ekranie, tak? Wtedy ten element wchodzi w jakąś interakcję. Właściwie wszyscy pacjenci mają proponowaną terapię z CyberOkiem, dlatego że jest to urządzenie, które po pierwsze służy nam do diagnostyki tych zaburzeń świadomości, a później już do pracy z pacjentem, z jego deficytami neurologicznymi dotyczącymi i rozumienia, i mowy, i obrazów. CyberOko, czyli system CI, pomaga przede wszystkim osobom z dysfunkcjami neurologicznymi, najczęściej po ciężkich uszkodzeniach mózgu, np. urazach czaszkowo-mózgowych, do których doszło na skutek wypadków komunikacyjnych, udarów, niedotlenienia czy zatrzymaniu krążenia.